jak ta powódź wpłynęła na możliwość wyborów prezydenckich w 2010 roku? To po prostu rząd polski to jest taki, że nie dba o obywateli polskich, tylko dba o swoje stołki, o krzesła. Dlaczego? Ludzi tu ratować, a nie na wybory iść. Proszę pana, pan widzi, co jest, jaka tragedia jest. I oni o wyborach marzą. I my mamy prezydenta wybrać. Kogo tego prezydenta mamy wybrać? Jak żaden ten, po prostu ten, jak to się mówi, kandydat, on nie idzie za powodzianami, tylko tu zrobić ze służbą zdrowia, tu zrobić z tym, tu zrobić z tym. Ludzie, weźcie tu się. O tych powodzianach, o tych ludziach pomyślcie, a nie o wyborach myślą. Dlaczego nie jest ogłoszony stan klęski żywiołowej? Dlaczego? Tylko oni wybory. Pierwsze wybory są. I teraz też już druga tura, czwartego, nie? Już mamy załatwione, już mamy posprzątane. A tymi ludźmi kto się zajmie? A nie uważa pan, że te poprzednie rządy, które były, zaniedbały konserwację wałów i wszystkie inne sprawy, które związane są z bezpieczeństwem wobec całego narodu? Po prostu, jak jest dobrze u nas, to jest dobrze, nie? A jak się zacznie psuć, to wtedy jest za późno na wszystko. To jest taka sprawa. Czyli o rządy, po prostu, ja panu mówię. Rząd nie dba, żaden rząd oczywiście, to nie tylko dbał dbają, o ludzi. Tylko dbają o stołki. Tylko o stołki i niestety. Teraz, tak, Unia Europejska, eurodeputowany, tylko o tam się pchają do tego, a tu nas to mają, za przeproszeniem, nie będę mówił gdzie. Zastanawiająca jest frekwencja wyborcza, to znaczy po pierwsze, mamy poważne wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście ona była tak duża, jak podaje to Państwowa Komisja Wyborcza. Możemy mieć co do tego naprawdę poważne wątpliwości, zważywszy na powódź ogromną i zniechęcenie z tego powodu obywateli, którzy nie widzą żadnych działań władz, które by robiły coś w kierunku pomocy powodzianom. A także pogarszająca się sytuacja materialna Polski, wszystkich obywateli. To wpływa bardzo negatywnie na nastroje społeczne. Zresztą ta frekwencja wyborcza, w każdych wyborach ona oscyluje około 50%, ale tak jak od byłych posłów słyszałem, że frekwencja wyborcza w referendum akcesyjnym, w którym właściwie można się domyślać, że wzięła największa część obywateli wzięła udział, była sfałszowana i wybory były nieważne, dlatego właśnie sfałszowano tę frekwencję, tym bardziej w wyborach naszych, polskich, lokalnych nie ma zbyt dużego zainteresowania tym, co się tu dzieje, dlatego czy wybieramy kandydata z jednej partii, czy z drugiej, nic się nie zmienia. Polityka cały czas idzie tym samym torem. Poza tym z własnego doświadczenia wiem, jako usunięty, znaczy nie usunięty, ale nie za, przedstawiciel komitetu wyborczego prezydenta, kandydata na prezydenta, jako niezarejestrowany kandydat, wiem, że zostaliśmy odrzuceni bez żadnego uzasadnienia. Uzasadnienie komisji było takie, że nasze podpisy zebrane posiadają wady adresowe, ale skarga do Sądu Najwyższego powtórzyła komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o nieważności tych podpisów, ale nikt nam nie wykazał wad adresowych. Idąc dalej, dziwnie jest prezentowany rozkład głosów wyborców. Okazuje się, że zachodnia część Polski i północna głosowała na Komorowskiego. Z zasady ta część Polski we wszystkich wyborach głosuje na przedstawicieli opcji europejskiej. Ale dziwnym zbiegiem okoliczności ta część Polski pokrywa się z zaborami niemieckimi. W tych zaborach, znaczy na terenach dawnych zaborów, zwycięża opcja europejska. To jest bardzo zastanawiające i właściwie nie wiadomo, do czego zmierza prezentowanie mapy w takim kształcie. I mamy też poważne wątpliwości, czy to jest zgodne z rzeczywistością. Wspomniane tu wątpliwości, jeżeli chodzi o samą frekwencję wyborczą, a także o wyniki wyborów, które mamy za sobą, ale także wyborów wcześniejszych, stawiają niewątpliwie pewną kwestię do rozwiązania na przyszłość przed koalicją organizacji narodowych. Nie możemy
pozwolić, żeby w zbliżających się wyborach samorządowych i w wyborach szczególnie parlamentarnych środowiska, skonfederowane środowiska narodowe nie dysponowały mechanizmem liczenia głosów w procedurze niezależnej od Państwowej Komisji Wyborczej. Dlatego musimy podjąć natychmiast pracę nad przygotowaniem funkcjonowania takiego ośrodka, który będzie centralnie zbierał głosy napływające z całej Polski, a także będzie zachęcał wolontariuszy do zbierania głosów w sposób niezależny od Państwowej Komisji Wyborczej oraz niezależnie od rzeczywiście bardzo stronniczych ośrodków badania opinii publicznej, tak zwanych ośrodków badania opinii publicznej, które, jak widzimy, nie pełnią rolę obiektywnie instytucji zbierających niezależne wyniki wyborcze, ale w sposób aktywny kreują akt wyborczy. Czyli powtarzam raz jeszcze wniosek oraz rodzaj apelu, ale także mobilizacji do środowisk narodowej odpowiedzialności, żeby niezwłocznie w terminie przynajmniej najbliższego miesiąca, nie późniejszym, odbyło się spotkanie konsolidujące organizacje narodowe i na czas zbliżających się wyborów zawieszające wszystkie niuanse sporów ideologiczno-politycznych na rzecz skutecznego wystartowania w wyborach samorządowych oraz parlamentarnych. Dlatego, że do realizacji innych celów, zarówno gospodarczych, społecznych, musimy mieć zdobyte przyczółki w instytucjach, gdzie decydują się sprawy polityczne. Bez zdobycia tych przyczółków nasze dotychczasowe starania będą prowadziły jedynie do frustracji. Drugi wniosek, jaki my proponujemy do organizacji narodowych. Te organizacje muszą się zaprezentować przed zbliżającymi się kampaniami samorządowymi i parlamentarnymi jako dojrzałe organizacje polityczne, odrzucające pewne elementy folkloru narodowego, na siłę są to takie elementy wciskane w świadomość Polaków o charakterze ośmieszającym środowiska narodowe. Co mam na myśli? Otóż niektórzy z przedstawicieli tzw. środowisk narodowych występują przybrani w mundury, wysokie buty, salutują, mówią podniesionym głosem. To wszystko ma stwarzać wrażenie czegoś zamierzchłego, folklorystycznego, niepoważnego i tym sposobem odstręczać normalnie myślących Polaków od współpracy z organizacjami narodowymi. Musimy z tym skończyć. Musimy przejść na inny etap zdobywania świadomości i uznania Polaków. Musimy domagać się dojrzałej, swobodnej wymiany myśli z przedstawicielami legalnie działających innych organizacji, także tych zasiadających w parlamencie, w Senacie, w Sejmie, w organizacjach samorządowych, tylko w drodze dyskusji, przed którymi się oczywiście nie bronimy i do których będziemy się domagać, bo to nam gwarantuje Konstytucja, jesteśmy w stanie pozyskać i udowodnić atrakcyjność naszego programu politycznego, gospodarczego i społecznego.